Witajcie, z tej strony Quitter.pl. Materiał ten skierowany będzie do ludzi, którzy dopiero zaczynają lub w planach mają ogranie Stalkera. Staram się w nim wyjaśnić kilka problematycznych zagadnień oraz podstawowych mechanik. Zacznijmy teraz bardzo na spokojnie, a materiał będzie w formie takiej luźnej pogadanki, w której mniej więcej opowiem to, co ja wiem, postaram się w jakikolwiek sposób przedstawić swoją wiedzę, więc zaczynajmy. Klany, ugrupowania, czasem społeczeństwa, to stalkerzy, którzy jednoczą się w duże grupy z powodów ideologicznych lub po prostu większego bezpieczeństwa. Tą samą nazwą można również nazwać niektóre organizacje rządowe, na przykład wojsko. Wszystkie te grupy zaczęły powstawać, gdy w zonie pojawiła się wystarczająca liczba stalkerów. Pozwoliło to bardziej władczym przedstawicielom na wdrożenie swojego pomysłu i założenie frakcji. Jednak na przykład powinność została utworzona przez wojskowych dezerterów. Musicie też pamiętać o fakcie, iż niezależnie od tego, po którą część gry sięgniecie, nie będzie możliwości dołączenia do żadnej z nich. Zaczynając od Stalkera Czyste Niebo, mamy możliwość wypracowania sobie pozytywnych relacji z wybraną frakcją, co da nam ciekawsze przedmioty dostępne u handlarzy i dużo przystępniejsze ceny. Niestety nic nie jest takie proste, ponieważ kiedy zyskamy uznanie np. u wolności, handlarze z powinności, która jest frakcją konkurencyjną, zwiększają ceny usług. Zawsze kiedy podejmujemy działania, które pomogą jednej frakcji, druga dowiaduje się o tym i delikatnie zmniejsza nam reputację. Tutaj pokazuje się ogromna zaleta tej serii, czyli możliwość kilkukrotnego przejścia, podejmując inne wybory oraz posługując się innym sprzętem. Wybór ten też będzie miał wpływ na zakończenie przygody, ale o tym przekonacie się sami. Zanim zaczniemy rozmawiać o dostępnych w zonie sposobach siania terroru, zajmiemy się kwestią egzoszkieletu. Jest to kombinezon pancerny, który pojawia się we wszystkich grach z serii. Aczkolwiek dopiero w Zew Prypeci mamy możliwość korzystania z niego stosunkowo wcześnie. Ogrywając pierwsze dwie części, szybko zobaczymy, że posiada on miano najlepszego, najdoskonalszego pancerza, jaki zona wypluła. W najnowszej części doczekało się on dosyć fundamentalnych zmian, żeby nie powiedzieć osłabień. Z własnego doświadczenia powiem, że zawsze wzbudzał we mnie niesamowity podziw. No zobaczcie tylko na tego żołnierza powinności. Nie wygląda wam na chodzący czołg? Sorry, wracając. Razem z pojawieniem się kilku typów narzędzi, które dostarczyć musimy naszym rusznikarzom, dostajemy możliwość kompleksowego ulepszania naszego uzbrojenia, jak i pancerzy. Znalezienie ich nie jest wcale proste, a ulepszenie tanie, co skutkuje tym, że często biegać będziemy w podstawowym sprzęcie. No właśnie, biegać. Egzoszkielety do momentu modernizacji nie pozwalają nam na szybkie przemieszczanie się, więc naprawdę stajemy się powolnym klockiem przez innych stalkerów nazywanych pancerniakiem, bez możliwości ucieczki przed większą liczbą przeciwników. Moja porada. Możecie kupić albo znaleźć egzoszkielet, ale do czasu, aż nie wydamy kilku tysięcy rubli na ulepszenia, unikałbym zabierania go na wędrówki. Szczególnie na wysokim poziomie trudności, gdzie nawet on nie uratuje nas przed kilkoma pijawkami atakującymi z zaskoczenia. Ja osobiście do tego czasu bardzo upodobałem sobie kombinezon Seva, który oferuje zamknięty układ i pomimo różnych opinii nadal uważam go za złoty środek między ochroną chemiczną a balistyczną. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę w kwestii ochrony przed obrażeniami. Egzoszkielet oraz Seva, o których mówiłem przed chwilą, oczywiście nie są jedynymi sprzętami, które gra oferuje i w których możemy czuć się bardzo potężni. W Cień Czarnobyla na takie miano zasługuje kombinezon Stalkera, którego możemy zdobyć na samym początku gry. Jeśli ktoś z was będzie chciał skorzystać z tego sekretu, link umieszczę w opisie. Okej, jak już wejdziemy, rozpędzamy się i skaczemy na drugi dach. Po wejściu mamy tu skrzynię, następnie ją rozwalamy i wypada zbroja. Dzięki temu pancerzowi ułatwicie sobie znacząco początek. Według mnie nie jest to nic złego, ponieważ pierwsze godziny naprawdę wydają się wymagające, ze względu na dużą ilość przeciwników w samym kordonie, nie wspominając już o wysypisku. Jeśli chodzi o Czyste Niebo, pancerzem, który zapadł mi w pamięć, jest kombinezon pancerny Bułat, w którego posiadanie możemy wejść zaprzyjaźniając się z powinnością. Nie jest to oczywiście jedyna droga, która pozwala nam na jego dostanie, polecam samemu poszukać, ponieważ pomijając wadę w postaci jego wagi, oferuje bardzo dobrą ochronę przed wszystkimi niespodziankami zony. Dodatkowo znaleźć możemy również jego bliźniaczą wersję, PSZ-9D. Dobra,
Powiedzmy, że uporaliśmy się z tym, co będziemy nosić. Przejdźmy teraz do tego, czym będziemy przekonywać przeciwników do naszej racji. Na początku każdej przygody, w dowolnej części, najpopularniejszym wyborem będzie strzelba obrzyn. Jest to naprawdę broń bazowa, często łączona z pistoletem Kora albo HPSS. Zestaw ten zalecany jest tylko i wyłącznie na pierwsze godziny, ponieważ niezależnie od użytej amunicji, bardzo dużo tracić będzie na walkach dystansowych. Dodatkowo obrzyn posiada tylko dwa pociski w komorze, co niesamowicie utrudni nam życie podczas starć z bandytami, często wyposażonymi w podstawowe karabiny AKM. Pamiętajcie, każdy oręż, który znajdziecie przy martwym przeciwniku, najczęściej będzie tak zniszczony, że nie będzie nadawał się do użytku. Broń najlepiej zakupić bezpośrednio u handlarza, lub jeśli już trafiliście na coś interesującego, naprawcie ją i nie męczcie się z ciągłym zacinaniem się lub skręcaniem pocisku. W zonie każda broń decyduje o tym, czy przeżyjemy następny dzień, więc naprawdę nie wybrzydzajcie. Waszą ulubioną zabawkę zawsze można schować do skrzynki i doczeka ona lepszych czasów, kiedy już stać was będzie na amunicję lub po prostu znajdziecie odpowiedniego handlarza. Nie ma sensu robić tutaj listy najlepszych broni, bo według mnie tylko karabin Gaussa zasługuje na bycie wyróżnionym. Głównie dlatego, że zabija każde żyjące stworzenie za pomocą jednego ładunku baterii. Minusem jest ich cena, aczkolwiek do zastosowania okazyjnego na chimery albo niby olbrzymy wydaje się idealny. Zawsze lepiej wystrzelić jeden drogi pocisk niż co najmniej 300 tańszych. Pamiętajcie, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy lubimy karabiny wyborowe, wytłumione pistolety, czy może LKM-y. Poruszmy teraz bardzo ważny temat, czyli artefakty. W czasie przechodzenia z jednej lokacji do drugiej, najczęściej oddalając się od głównej drogi, napotkacie anomalie. Są to zjawiska, które powstały po pojawieniu się zony w 2006 roku. Charakteryzują się tym, że nie występują naturalnie nigdzie indziej poza zoną. Przeprawienie się przez nie wymaga umiejętności posługiwania się śrubami, chociaż w niektórych przypadkach nawet najlepszy stalker nie przedostanie się przez nie bez obrażeń lub uszkodzeń kombinezonu. Podstawowa uwaga, nie w każdej anomalii znajduje się artefakt. Używając nawet najprostszego detektora, możemy sprawdzić, czy jest sens w nią wchodzić w poszukiwaniu cennych łupów. W swoim pierwszym przejściu śmiało możecie podejść do artefaktów jak do zwykłych przedmiotów, na których można łatwo zarobić. W zależności od rzadkości, od kilkuset aż do kilkudziesięciu tysięcy rubli. Jeśli jednak postanowicie zwrócić na nie więcej uwagi, zobaczycie, że każdy z nich posiada statystyki i to od nich często zależeć będzie ich wartość. Najtańsze oferować będą promieniowanie, nie dając nic w zamian, a droższe polepszają na przykład regenerację naszego zdrowia lub odporność na określone zagrożenia. Dodatkowo artefakty można ze sobą parować, posiadając pancerz z odpowiednią ilością gniazd. Pozwoli nam to tworzyć odpowiednie kombinacje, niwelując albo zastępując ich negatywne cechy. I teraz kilka porad na koniec. Wykonujcie zadania poboczne. Wiem, że to trochę banalna porada. Jest ich stosunkowo sporo, aczkolwiek większość z nich oferuje przyjemne nagrody, takie jak lokalizacje schowków zaznaczone na PDA, w których najczęściej trafimy na rzeczy pierwszej potrzeby, takie jak apteczki wojskowe czy naukowców. W zonie to towar niesamowicie wartościowy. Stalkerzy ze w Prypeci, część z losowo spotkanych stalkerów oferuje płatny transport po lokacji, w której aktualnie jesteśmy. Może nam to posłużyć zarówno jako szybka podróż, ale też pomóc w uporaniu sobie na przykład z grupą bandytów patrulujących obszar. Starajcie się nigdy nie sprzedawać całej amunicji do broni, której aktualnie nie używacie. Nigdy nie wiecie, kiedy skończą wam się naboje. W większości lokacji, które odwiedzimy, znajduje się jakieś pomieszczenie, w którym można zabrać za darmo jedzenie albo napoje energetyczne. Nie krępujcie się. Nie ma za to żadnych konsekwencji. Mam nadzieję, że znaleźliście w materiale odpowiedzi na interesujące was tematy. Seria ta polega głównie na odkrywaniu niebezpieczeństw w zonie samodzielnie, więc na co czekacie? Udanego polowania, stalkerzy.